Kolejny bal charytatywny Podkrakowskiej Izby Gospodarczej. Dla kogo się dziś bawimy? Dla Julii Kolasa, mieszkanki Skawiny, 10-letniej, która jest z porażeniem mózgowym. To już kolejny bal, który z rzędu? 14 obecnie. Myślę, że doczekamy jubileuszowego balu. Dużo przedmiotów do licytacji. Zobaczymy wieczorem po zakończeniu balu, jaka będzie wylicytowana kwota na ten bal. Bal charytatywny. Zbieramy na tym balu pieniądze na leczenie Julki. To ważne pomagać, prawda? Bardzo ważne, a szczególnie ważne, jeżeli to robią ludzie, którzy oprócz tego, że umieją zarabiać pieniądze, to mają wielkie serca i potrafią się tym pieniędzmi dzielić i prowadzić tego typu działania. Więc oczywiście niesamowicie ważne, ważna idea i ważne to, że ludzie potrafią się zarażać jedni od drugich taką ideą i tam, gdzie mogę, chętnie się włączam w tego typu akcje. Jakie atrakcje jeszcze dzisiaj? No będzie występ tańca towarzyskiego przez młodzież skawińską. To jest oczywiście takie uatrakcyjnienie balu. Natomiast główna idea to jest zebranie jak najwięcej środków dla tego biednego dziecka, aby jej pomóc. I tak, śledząc chorobę tej dziewczynki, to też, żeby pomóc rodzicom, bo opieka nad tym dzieckiem może przerastać ich siły. Ona ma choroby sprzężone. Nie wiem, czy powiem poprawnie, ale nazywa się to zespół Kennera bodajże. Plus jeszcze sprzężone dodatkowe upośledzenia. Jest to dziecko, które nie może samodzielnie funkcjonować. Wymaga całodobowej opieki rodziców, więc jest to dość ciężka choroba. Cały czas nie może samodzielnie żadnych czynności wykonywać, więc muszą to za nią rodzice wszystkim się zajmować. Wielkie serca, wspaniali ludzie, ale też świetna zabawa. Jak się pani bawi? Dobrze, bardzo dobre towarzystwo, miłe towarzystwo, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, pyszne jedzenie. Także jeszcze nie miałam okazji potańczyć, ale myślę, że to przede mną. Mam nadzieję, że będzie to też kwota dość spora, bo do tej pory na balach udawało nam się zbierać po 20 tysięcy złotych, około 20 tysięcy przekazywaliśmy średnio na osoby, na które był bal organizowany. Oczywiście, że to jest, ja tego nie traktuję kampanijnie, w ubiegłym tygodniu patronowałam również na przykład koncertowi charytatywnemu w Gołczy dla dziewczynki. Dwa tygodnie temu byłam na balu w Miechowie, gdzie zbierali mi pieniądze na ośrodka dla osób niepełnosprawnych, na to, żeby taki ośrodek mógł powstać. Więc generalnie przez całą swoją kadencję włączam się jak tylko mogę, oczywiście w ramach możliwości, w każdą inicjatywę społeczną. Akurat na tym balu jestem pierwszy raz, ale myślę, że nie ostatni. Ja się cieszę, że właśnie przedsiębiorcy realizują tego typu zadania i właśnie wiem, znam te działania. Właśnie, co dziś będziemy mogli wylicytować? Specjalna taka puszka srebrna podarowana przez kardynała Dziwisza, zespół albumów podarowanych przez księdza biskupa Marka Jędraszewskiego. Tutaj akurat patrzę na 16-letnią wódkę, która również ma swoją wartość. Ja mówię tutaj o różnorodności tych prezentów i oczywiście obrazy darowane przez, ofiarowane przez starostę krakowskiego, obrazy darowane również przez wiceprezesa, który sam namalował obraz i wystawił go na aukcję.
Także tych przedmiotów jest bardzo dużo. Ja 22 lata życia zawodowego poświęciłam na pracę z osobami niepełnosprawnymi. Sama prowadziłam kilka placówek, które wspierały na rynku pracy osoby niepełnosprawne. Jest mi bliska aktywizacja zawodowa i w ogóle praca terapeutyczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Z reguły nie ma potrzeby, żeby aukcję na przykład kontynuować w internecie po takim balu. Raczej nie, chociaż być może, że pan podpowiedział mechanizm. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o organizację balu jako prezes, to jest dla mnie pierwszy bal. Natomiast być może, że ta podpowiedź o aukcji internetowej jest super podpowiedzią. Do tej pory tego nie robiliśmy, ale nie wykluczamy, nie wykluczamy. Jak to jest taki bal zorganizować? Myślę, że było to dość duże wyzwanie, ale też miałam ze sobą duże wsparcie obydwu panów, więc była też to sama przyjemność, odważywszy na cel, tak? Więc jakby tutaj nie patrzyliśmy na zmęczenie i nie patrzyliśmy tak naprawdę na koszty, tylko na to, żeby pomóc, więc liczymy Państwo na Państwa, że dużo się uda zebrać dzisiaj. Spełnienia marzeń, Julce, i trzymamy za nią kciuki, niech się nie poddaje i walczy.